Siemano! Jest tu jakiś rosół? Jest. Wodę. No i tu. Tak! Właśnie tak. Te skacze. Tesco. Tesco mamany. Aż się zdziwiłem. Powiem wam, aż się zdziwiłem. Właśnie z moim kumplem Alvaro właśnie mierzyliśmy. Co to kurwa? Wybuchnę? O, powietrza nie mam. Właśnie z moim kumplem Alvaro. Alvaro, ty kolego mój. 23. Damy tu, tu. To pasuje. Mierzyliśmy kierownicę, bo ten man to jest GS chyba, czy jakoś tak, nie? No i mówi, kurde, jak fajnie wsiąść do mana i mieć normalnie taką malutką kierownicę. Zobaczcie, łokieć dłoni. Zmierzyliśmy i położyłem, żeby wam zobrazować, dwie kartki A4. Złożyłem tutaj kartkę od spodu, tu prosto od kierownicy, od dołu, tak, i dołożyłem tutaj drugą, żeby było, no to jeden i druga połowa z kartki, jeden i pół kartki A4 jest ta kierownica, tak, czy tak, nie, a tam to wychodzi taka, gdzieś, o. Czyli zobaczcie, o tyle większa wychodzi, nie? I Arek początkowo nie chciał. Mówi, Mario, coś ci się przewidziało chyba, no, ale jednak nie. Przecież dlatego też włączyłem, mówię, powiem wam, bo w Europie normalnie miałem też. Co jest? Nie pompuje? O. Normalnie miałem, wiecie, też tą, właśnie ten rodzaj tej małej kierownicy, nie? Dobra. Jestem uczesany w miarę. Wyglądam jakoś. Do fryzjera muszę iść jutro. O, ostatni łyczek soczku. Ale mega soczek, powiem wam. No, zajebisty. Jedziemy? Trzy zrzutki. Coś mi tu jeszcze nie pasuje? Tak? Tak, tak. Wolant lewy, wolant prawy. Lusterko, dlaczego mi nie chodzi? Chodzi. Watching. I nie wiem, czy jak będzie was za bardzo bujać, to przełożę tą kamerę, jak się zatrzyma. Lecimy na wagę. Fajny ten manik, powiem wam. Wolałbym tym manem jeździć teraz już niż tymi Mercedesami tutaj. Jakby kto pytał, co to za kamera, to jest kamera do nagrywania trasy dla mnie. Manik z 16 roku. Kierowniczka mała. Nie taka zajebiście wielka jak w naszym Starze 200 czy tam Jelczu. Piękny, duży, przezroczysty wyświetlacz, powiem wam, no pięknie, pięknie. Nawigacja Mio Track. Niedługo będę robił recenzję po dłuższym używaniu tej nawigacji. Pierwsza moja recenzja nie była taka dokładna, jakbym chciał, żeby była, a teraz już zrobię taką
dosyć dobrą recenzję na temat używania tej nawigacji. Skręć w prawo, Lander Rola. Dobra, ważymy. Przednia ośka. 5260, dobra. Druga ośka. Bo trzech nie mam, tylko mam dwie dzisiaj. 6590, a to jest dobrze w miarę. Dobra. Naczepa. Wchodzimy. 4. Trzecia. Żebym za szybko nie przejechał przez nią. Dobra, o, to będzie może z 2400 całej wagi. Jaką my mamy rejestrację? DA66 DA66 NJX NJX. No, mówiłem, powiedziałem 2400, a jest 2300 820. Za wiele się nie pomyliłem, prawda? Ale teraz będzie cyrk na pewno, żeby stąd wyjechać. Już to widzę, bo ten tak tutaj w ogóle nie łapie. Będę musiał wycofywać. O! Załapał! Załapał! Udało się. Mesiami to trzeba czasami aż w tamtą stronę się dobrze nawinąć. Dzisiaj piątek, ostatni shift, a on mi chciał Kornwalię wcisnąć. 4 godziny i ponad jazdy w jedną stronę. Ja mówię, no nie panie, tego nie. A on mówi, no to jest jedyna trasa, którą możesz odmówić. Nie musisz jej robić. Ja mówię, no, szczególnie przy piątku. Szczególnie przy tym, jak bramki są rozbierane teraz na autostradzie M4, bo już tam więcej nie będzie płatna przejazd. Anka! Czy Aśka teraz? Przepraszam, bo my się w ogóle nigdy nie zapoznaliśmy, prawda? Przedstawiam wam panią, która mówi fajnie nawet, drogami. Skręć w lewo. Nawet nazywa drogi, w które mam skręcić. No. Sorry, ziomuś, sorry. Każdy chce jechać. Ogólnie to wiem, gdzie jechać, ale wiecie co? Później nie wiem. I już sobie ją włączyłem. Do pierwszego punktu w miarę wiem, bo jest dosyć łatwa droga. Ale potem już do dwóch następnych nie bardzo. Mam nadzieję, że za bardzo się nie trzęsiecie. Więc no, wracając do kierownicy, naprawdę mając tak malutką, taką wiecie, o, a zobaczcie, jedna dłoń, prawie, no dwie dłonie i kawałek paluszka, kawałeczek. Odległościówkę ma. Zobaczcie, no ma fajna ta odległościóweczka. No to działa spoko. Czekajcie, ma prawdziwy retarder. O nie, to nie jest prawdziwy retarder, dobra. O kurwur! To nie jest retarder, tylko jest wycie silnika, a nie retarder. Ciężarówki w UK raczej nie widzą prawdziwego retardera. Nie, no masakra jest.
Jak zrobić większe skakanko? A, to za mocno. O. O, tu fajna firma jedzie. Miałem przyjemność dla nich jeździć w Ferryman. Kierownica jeszcze mogłaby bardziej na mnie sobie nachodzić i to już by było wszystko perfekt wtedy tutaj. Po drugiej, proszę Państwa, zakładając, że wszyscy będą walili teraz M5, że wszyscy będą walili do starego mostu, bo nowy, wiadomo, tak się mówi, stary nowy, ale nie jest taki nowy, będzie dzisiaj dym na drodze i jakbym wziął tą Kornwalię, to mógłbym z niej dzisiaj nie wrócić.